Ciężko porozmawiać po tym meczu tak naprawdę, bo wszyscy są mega szczęśliwi. Ty jesteś sprawcą tak naprawdę no, sensacji, tak? Strzeliliśmy bramkę na 3-2 w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Rewelacja, coś pięknego, dalej jesteśmy w grze. No, tylko na pewno wszyscy jesteśmy szczęśliwi, ale wygraliśmy jeden mecz. No to pewnie cieszymy się, ale no tak mega szczęśliwi to będziemy, jeżeli się utrzymamy w lidze. A no ja strzeliłem bramkę, ale bohaterem to jest cała drużyna. Na pewno ja tylko strzeliłem tą trzecią bramkę. Dzisiaj też trzeba przyznać, gdy wszedłeś w końcówce, zanim strzeliście bramkę, zmarnowaliście znowu no, trzy takie stuprocentowe sytuacje i praktycznie cały czas Polonia dominowała w tym meczu, była lepsza, zasłużyła na zwycięstwo. No mi się wydaje, że nie powtórzyła się, bo wygraliśmy w końcu, ale był podobny przebieg jak z Durkanem, gdzie też atakowaliśmy, mieliśmy tam jakieś te sytuacje, tylko wtedy no, nie wygraliśmy, zabrakło tej bramki, a dzisiaj, no powiem szczerze, szacunek dla drużyny, bo mecz zaczął dla nas fatalnie, no, dostaliśmy bramkę zaraz po rozpoczęciu gry, potem drugą z wolnego, a mimo wszystko wyciągnęliśmy to na 3-2 i dalej jesteśmy w grze. Ta bramka w końcu pozwoli ci się odblokować. Gdzieś tam w meczu z Elblągiem były pogłoski, że to ty strzeliłeś tą bramkę. Ciężko było tak naprawdę nam ocenić. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości. Ja powiem szczerze, ja uważam, że bramkę z Elblągiem strzeliłem ja, dlatego dla mnie to jest moja druga bramka w sezonie. No ale trudno, no, przypisali Przemkowi, młody ma, to niech ma, ale moralnie czuję się strzelcem tamtej bramki. Także, to tyle, zamykając temat Elbląga. No a dla mnie no na pewno jest to teraz oficjalna ta pierwsza bramka po ponad roku przerwy. No, był to dla mnie no, długi okres, miałem tam swoje problemy, no ale no jest, padło. Cieszymy się, gramy dalej. Mogę zadedykować bramkę rodzinie i dla pewnej dziewczyny Eli, którzy byli właśnie w tych gorszych momentach dla mnie, zawsze przy mnie. Daniel, jesteś jedynym zawodnikiem, który dzisiaj wybiegł na murawę, który wygrał w Nowym Sączu 3-2, przegrywając 2-0. Który dzisiaj wygrał, też przegrywając 2-0, no rewelacja. No tak, mówiliśmy sobie w szatni, że tego meczu nie możemy przegrać, że musimy wyjść na drugą połowę i wydrzeć to zwycięstwo kolarzowi z gardła. Tak się stało pierwszy raz od dłuższego czasu, szczęście nam sprzyjało, wygraliśmy 3-2, to jest najważniejsze, ale już patrzymy pod kątem kolejnych meczów, które trzeba wygrać, aby się utrzymać na zapleczu T-Mobile Ekstraklas. Jest to twoje jakby wejście po kontuzji, tak? I to dosyć udane wejście, bo wcześniej zagrałeś z 2 mecze w rezerwach. Jak się dzisiaj czułeś? No czuję się z minuty na minutę coraz lepiej. No, w pierwszej połowie straciliśmy 2 bramki, no tego szkoda, mogliśmy zagrać na 0, ale wygraliśmy w końcowym rozrachunku mecz 3-2 i to zaczyna cieszyć. A to jest mój pierwszy mecz w pierwszej lidze od 1 października, praktycznie od 7 miesięcy. To bardzo cieszy i teraz trzeba iść za ciosem. Marcin, zanim przejdę do tych spraw pozytywnych, powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądała ta druga bramka? Wiele osób pytało nas tam na trybunie, jak to było, czy ta piłka od kogoś się odbiła, czy to po prostu przez to śmieszne boisko? No, zdecydowanie przez boisko. No, leci piłka 20 metrów po ziemi, a na ostatniej kępie, tak ja zostaję, na ostatniej kępie podbija się i leci pół metra nade mną. No, ciężko zainterweniować, no. Chociaż na pewno gdzieś tam w serduszku piknęło mnie i nikt nie powie, że to była dobra interwencja, ale też nie ma jakby usprawiedliwienia, no ale co zrobię, no, gramy na tym co gramy. Ja myślę, że wszyscy powinni robić tak, żeby ta piłka do oglądania była fajna, a nie po to, żeby przyjechać i kopać tą piłkę w powietrzu, bo boisko jest nieprzygotowane, no ale... Tak się śmialiśmy w szatni, że może trzeba przygotować i u nas takie boisko, bo wygrywamy w końcu, wygrywamy mecz i cieszymy się niezmiernie z tego. Marcin, powiedz mi, co czułeś w 94 minucie? Widzisz, że jest rzut wolny pośredni. Tak naprawdę to była sytuacja o być albo nie być, tak? Przy dzisiejszym zwycięstwie z Dolkanem remis Polonii absolutnie nic nie dawał. Wszyscy na trybunie po prostu zamarli. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No, myślę, że tak jak tutaj Dawid, ja wierzyłem naprawdę do samego końca, nawet do tej 94 minuty. No, sędzia zagwizdał takiego pośredniego, że nie jest łatwo strzelić na pewno z tej pozycji, bo to praktycznie cała drużyna ustawia się w bramce, ale po dobitce strzeliliśmy. No, jaka to jest? No, to jest euforia, jakby nie wiem, mistrzostwo świata się wygrało, ale no, niestety tak jest, jak się czeka na to zwycięstwo na wyjeździe. Mieliśmy trochę tych remisów na wyjazdach. Ta gra była niezła, skuteczność troszkę słabsza, dzisiaj ta skuteczność dobra.
Natomiast brakowało tych trzech punktów. Dzisiaj zapunktowaliśmy potrójnie i, no i trzeba się cieszyć bardzo z tego. No, tak jak mówię, trener fajny slajd nam pokazał dzisiaj przed tym meczem. Bocian trzyma żabę w pysku, a ta żaba już tak wisi na wszystkie strony nogi, tylko rękami go dusi jeszcze. I to jakby ten taki slajd przerzucił się chyba na to, bo byliśmy już praktycznie z jedzenia, gdzieś tam przedusiliśmy, nie chciałbym powiedzieć, bociana i nas wypluł. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mamy mecz u siebie i trzeba go wygrać.